Cześć, z tej strony Dawid Kowalkiewicz i chciałbym przejść z moimi recenzjami na trochę wyższy level, czyli na YouTube. A książka, od której bym zaczął, to Ionesbo Zemsta. Została mi ona polecona przez Adama Szustaka tam w jednym z jego filmów. No i niestety muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do Zazdrości była to dużo słabsza pozycja. W Zazdrości mieliśmy do czynienia z po prostu w miarę realistycznymi, ciekawymi historiami, z których myślę przynajmniej połowa była warta zapamiętania. Tutaj natomiast mamy do czynienia z opowieściami jakimiś na granicy fantasy, science fiction, jakiś tam dystopii. No i generalnie rzecz biorąc jest to słabiutkie. Przeczytałem wszystko poza ostatnim opowiadaniem, które tam gdzieś tam w połowie już przerwałem. Moim zdaniem strata czasu 3 na 10.